Siemanko, z tej strony Koko, a dzisiaj będziemy mówić o bajce dla dorosłych. Na sam początek chciałabym Was zaprosić też, żebyście wyczekali do końca filmu, ponieważ mam taki mini komunikat. Jesteś człowiekiem. No, marzy Ci się miłość, wielka miłość, miłość na całe życie. Masz swoje poglądy na to, jak wygląda świat i jak będzie wyglądał świat wtedy, kiedy Ciebie nie będzie. Frank ma tak samo, tylko że jest parówką. Mieszka sobie wraz ze swoimi kumplami na sklepowej półce w wspólnej paczuszce, zaraz obok paczki seksownych, kobiecych bułeczek. Tak, seksownych. Mówię tutaj o bajce Sausage Party, bo przez resztę filmu zapominam powiedzieć, co to za film. Frank, czyli męska, pełna humoru paróweczka i Brenda, seksowna, kobieca bułeczka, mieszkają razem na tej samej półce w dwóch różnych paczuszkach i marzą o tym, aby zostać wybranym przez bogów. Czyli ludzi. Ludzi, którzy są dobrzy i pewnego dnia ich wybierają i potem już są tylko z nimi i się nimi opiekują i ich kochają i jest cudownie. I takie wyobrażenie oni mają. Ale każdego dnia ludzie przychodzą i zabierają produkty z marketu. Przychodzi pewien dzień, w którym i Brenda, i Frank zostają wybrani. Już mają iść do raju wraz z innymi produktami. Ale nie udaje im się dotrzeć do domu. I całe szczęście, bo okazuje się, że ludzie to nie są tacy bogowie. To są, znaczy są bogami, ale makabrycznymi bogami i wow. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o to, o czym w ogóle jest bajka. Tak, bo to jest bajka, ale chciałabym zaznaczyć, żeby nikogo to nie zwiodło, ponieważ to jest bajka dla dorosłych. I mówię tak serio. Oczywiście, no, że ona jest od 16 lat i faktycznie to jest dobry dobór wieku. Myślę, że no może tyci młodszy też jeszcze mogą obejrzeć, ale generalnie jest raczej dla osób starszych, ponieważ mamy ogrom przekleństw. I jest dużo podtekstów seksualnych i rasistowskich i dużo też rzeczy dosłownych i o ile to jest bajka, komedia i jest naprawdę świetna, tak, no niestety, no bo ja słyszałam o tym, że niektórzy próbowali się wybrać tam z dziećmi, to jest błąd. Znaczy fakt, no jak już dojdziesz, no poza faktem, że przy kasie pani ci powie, wchodzisz na własną odpowiedzialność. No, to jak potem wejdziesz, no to jeżeli masz za małe dziecko, to i tak jest bajka z napisami. No, zdążysz się zorientować, bo już od pierwszych zdań pojawiają się przekleństwa, których twoje dziecko może nie przyczaić, jeżeli nie umie czytać. Bajka jest mocna rzeczywiście i ma dużo mocnego humoru. Wiem, powtarzam się, mocny. Rzeczywiście jest dużo naprawdę śmiesznych momentów i dla nich warto obejrzeć film. Jest też część żartów trochę chyba zbyt mocnych dla mnie, ale słyszałam, że są ludzie, którzy naprawdę cały film się śmieją i nawet w kinie byli tacy jedni ludzie ze mną i śmieli się cały czas. To tak naprawdę kwestia waszego poczucia humoru i rzeczywiście tutaj trzeba mieć ogromny dystans do całego świata. Bardzo śmiesznym elementem jest to, że tam jest dużo takich makabrycznych scen jedzenia i zabijania pokarmów i to jest o tyle śmieszne, że oczywiście teksty tych wszystkich produktów są genialne, ale poza tym to jest w ogóle coś dziwnego, że mimo, że wiem, że no, jemy na przykład marchewkę, to straszne jest widzieć, kiedy człowiek zjada maleńkie marchewki. Dzieci, marchewki. I to jest w ogóle takie, nie? I nagle się człowiek stresuje, bo je marchewki. No i co? No przecież jemy marchewki.
ale musicie wziąć pod uwagę szczególne poczucie humoru w tym filmie, więc jeżeli nie lubicie takich hardych żartów, no to was nie rozbawią, będziecie raczej zbulwersowani i zniesmaczeni żartami i klimatem całego filmu, ale myślę, że jak podejść do tego z dystansem, to jest spoko. Tak? I oto ta wiadomość. Nie jest może ona taka wielka, jak moglibyście się spodziewać, ale tak, chciałam przeprosić za to, że ostatnio jest trochę rzadziej są filmy, niż sobie to zaplanowałam, ale w tym ostatnim miesiącu dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy i przez kolejny, następny również będzie się bardzo, bardzo dużo działo i niestety nie jestem w stanie wstawiać filmów tak często. Ale spoko, spoko, od października wracam tak w pełną parą. Inna sprawa jest taka, że jakiś czas temu przeczytałam genialną książkę, ale nie powiem wam jeszcze jaką, to jeszcze za wcześnie. Dowiecie się dopiero, kiedy wstawię filmik, a zbieram się do niego dosyć długo, ponieważ mam taki pomysł na ten film, a trochę wymaga to ode mnie gry aktorskiej i jest taki trochę stresik, czy to faktycznie wyjdzie, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować tak ciekawie, jak ciekawie jest w mojej głowie. Także na pewno niedługo możecie się spodziewać takiego filmu. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę, za dzisiejszy film i do zobaczenia już niedługo.